Witam cię serdecznie, Marcin, z tej strony. Kolejne 31 zdanie z matury trudnej z CKS kwietnia 2020 roku z poziomu podstawowego. Zadanie 31 mam zadaniem ściągów i tak przy okazji, a propos, jeżeli jesteś osobą, która chce dostać 30% na maturze i zapomnieć o matematyce raz na zawsze, to taka dobra rada. Naucz się ciągów. One nie są takie straszne, one są takie... są proste moim zdaniem, o, może tak powiem. Bo to są schematy, których można się nauczyć, postawianie dozorów i tak dalej. A jest to jeden z działów, który po pierwsze jest praktycznie oderwany od żadnych innych działów, nie musi mieć innej wiedzy, żeby tego się nauczyć. A po drugie kwestia jest taka, że przeważnie jest przynajmniej około 10% na maturze, więc sporo, jeśli chodzi o ciągi. No dobra, zaczynamy. Ciąg arytmetyczny określony dla n większego od 1 bądź równego, tak jest zawsze, w którym spełniona jest taka dziwna nierówność a21 plus a24 plus a27 plus a30 to 100 i trzeba obliczyć, ile to jest a25 plus a26. No i jak my się do tego zabierzemy? Zaczniemy od tego równanka, które tu mamy, ok? Ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale można sobie zamiast a21 zapisać, że to jest wyraz pierwszy plus 20 różnic. Okay? No bo w ciągu arytmetycznym są oczywiście różnice. Zamiast A24 możemy zapisać sobie, że to jest wyraz pierwszy plus 23 różnice. No bo jak do wyrazu pierwszego dodamy 23 różnice, no to będziemy na wyrazie 24. Zamiast wyrazu 27 możemy sobie zapisać, że to jest wyraz pierwszy plus 26 różnic. Natomiast zamiast wyrazu 30 możemy sobie zapisać, że to jest wyraz pierwszy plus 29 różnic i to oczywiście wszystko ma być równe stówce. Ok? No to teraz to pododawajmy. A1 plus A1 plus A1 plus A1, no to jest 4 razy A1 dodać. 20 plus 23 plus 26 i plus 29, to jest tak. 20, 20, 20, 20 to jest 80 i teraz tak, 3 plus 6 to jest 9 plus 9 to jest 18 i 80. 98 równa się 100. No i jeszcze są wszystkie parzyste, to podzielimy sobie to przez 2. A więc 2A1 plus 49 równa się 50. I to sobie na razie zostawmy, nic z tym więcej nie róbmy. Ok? Chyba różnic mi jeszcze zostało, nie? Ok. No, zapomniałem R. No i teraz zobaczmy, co my w ogóle mamy policzyć. My mamy policzyć coś takiego. A25 plus A26. To zapiszmy sobie, że A25 plus A26 równa się i rozpiszmy dokładnie w ten sam sposób, co był tu. Czyli zamiast A25 napiszmy sobie, że to jest A1 dodać 24 różnice plus. Natomiast wyraz 26 też jest A1 plus, no i teraz zostało 25 różnic. Ok? Zauważmy, że jak sobie to dodamy, to wyjdzie A1 plus A1 to jest 2A1. A 24 różnice plus 25 różnic to jest 49 różnic. No i co? No i po zadaniu, bo... może nie ten kolor, bo taki słaby trochę. No niech będzie nawet na czerwono. Skoro tu mieliśmy, że A1 plus... 2A1 plus 49 różnic to jest 50, tu mamy dokładnie to samo. Wniosek jest prosty. Jest to równe 50. I to kończy nasze zadanie. I pamiętajcie właśnie, że w ciągach arytmetycznych bądź też geometrycznych, jak macie takie wyrażenia, gdzie są różne wyrazy, zamieniajcie to przeważnie na A1 plus odpowiednia ilość różnic. W jaki sposób? No 21 to jest 1 plus 20. 24 to jest 1 plus 23. 27 to jest 1 plus 26, a 30 to jest 1 plus 29 i tak dalej, i tak dalej. I tyle. Podobało się? Oczywiście dajcie łapki w górę, zawsze są mile widziane. Pytania w komentarzach, a ja zmykam do zadania 32. Cześć!